Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, a to jest Let's Play Dog's Life na PS2, oczywiście, bo tylko na to to wyszło. Na początek synchronizacja. Nie, miałem przez chwilę pomysł, żeby po prostu szczekać na synchronizację, ale to by było trochę jednak, więc dół, góra. Wiesz, spróbuję jeszcze z tym szczekaniem. How. To będzie głupie. Ale tak, dodatkowo pozbyłem się trochę skrzypienia. Takiego jakby. Z mojego fotelu, bo nie siedzę już na fotelu. Ten gość wylecił. Więc dziś będziemy robić kolejne kości. Kolejna plansza. Która jest tutaj zaraz obok, za rogiem. Jak będziemy ją robić. Będziemy też prawdopodobnie ostatnią też planszę z tego świata. Tak nazwę ten świat. I będzie fajnie, mam nadzieję. A ty gościu, co chcesz? You're not a chicken chaser, are you, boy? Get rid of that flap doodly fox and I got something for you. Hey, some of my best friends chase chickens. Właśnie teraz sobie zauważyłem coś. Mój telefon stał niebezpiecznie blisko dosyć mnie. Więc taka była ofensywny atak. Dobra, od razu to rozwalę, bo tu jest kość, jak mogliście przed chwilą widzieć, albo coś przynajmniej potrzebne. Tak, to kość. Tu od razu nawet już na tym, co się nazywa, na tej ciężarówce mamy. Goddammit! Otóż on nas po prostu prosi, żebyśmy coś tam zrobili z jego problemem z lisem. Szkurczaków. Lis skurczaków, oh my god. Coś tu jeszcze? Tu jest jeszcze zakopana kość. No! Goddammit! Dlaczego nie mogę po prostu skancelować tego? To by było dużo lepsze. Halo. Ale poszukajmy najpierw tutaj tych tonalnych kości. Ej, w ogóle teraz, czy tu jest? LOL, pierwszy raz w życiu widzę to miejsce. Halo? Znaczy, pierwszy raz widzę tutaj tą drogę, tu o. Dziwne. Zbieram sobie zapachy, bo muszę muszę przejąć kontrolę nad psem, żeby wszystko tu zrobić praktycznie. Zapachu w innym miejscu. To jest akurat dobrze, bo to są drzewa, więc mniej więcej można się jakoś poorientować. A i znowu to jest berek. Okej. Okay. Go. No, ale. Jest tu. Lis. To lisie. Muszę po prostu go gonić. Nie wierzę, że go dogoniłem. Nigdy by się tu nie dało. No, gdzie jest twoja krywka? Gadaj. Are you kidding me? Now where's that bedding? Guess it must be in the coops. What the? A skunks mnie dopadł. No tak myślę, że też biorąc tego lisa można tu dorwać jako psa, ponieważ korzysta z tego samego AI.
praktycznie. Tylko czekam, aż ktoś sobie wymyśli jakiś hack do tego, żeby grać. Znaczy, tylko czekam, no gdyby było jakieś większe zainteresowanie tą grą, to bym czekał. I się chytrusi, co ty. Blisko chytrusku. No, son of a... No muszę go... Łapać go nie mogę. Nie wiem, pozbieram jelka. O, tu jest jakiś list. Nie wiem, może mam to zajrzeć. Do niego? Do gości, gdzie jesteś, czy jesteś? A mnie co nie ma nigdzie? Okej. Znowu nic. I still can't make out the article. Need more pieces. Fox is cunning. Pamiętam dokładnie, co trzeba zrobić. He should show some respect. No wonder you couldn't hit a barn door at two paces. Uh-oh. Są te listy, cholera wie, co to jest dokładnie. Więc co, o co tu chodzi? Chyba wiem, że mam gonić tego lista, ale ten list to... Już chwilę, moment, mam pewien pomysł. A co jeśli mam po prostu wyśledzić, gdzie ten list? Nic ja pytam. O. Nie, to są twoje ślady. Gdzie? Co ja zrobiłem? Halo? Zippity doodah. I've been after that bushy-tailed bandit since my foxhound just up and disappeared. Take this bone, my friend. You earned it. You hear about the dog nappings round here, fella? Why, there was even an article in the local paper, but I tore it up to use as bedding for my chickens. Can you find it? Okay, dzięki gościu, chyba. Dobra, więc kolejne zadanie jest takie, żebyśmy po prostu pozbierali jajka. Tu, o. O, tu jest jedno. To jest właśnie z tym najgorszy problem, bo to jest w ogóle fajny myk, że jeżeli jeżeli przytrzymacie troszkę dłużej kółko, to Jake, w sumie to każdy pies, wyrzuci jajko. Po prostu, no, wyrzuci w powietrze, jak widzieliście w sumie parę minut temu. Natomiast kiedy kiedy po prostu klikniemy i tyle, po prostu wypuści. Bardzo fajną mechaniką, sądzę. Przydało się to w niektórych grach. Nie słyszałem, że Breath of the Wild ma podobną mechanikę. Ta nowa Zelda. Na pewno kiedyś zrobię z niej bezplay, jak dostanę Switcha. Bo nie będę robił z wersji na Wii U. Tak od razu wam mówię. Bo nie miał Wii U, to nie będę robił z wersji na Wii U. Nie wiem, Switcha, to wtedy zrobię wersję. Wiecie, lepsza rozdzielczość i te sprawy. Bo skoro już robię te filmy w 1080p, to niech przynajmniej będą one w 1080p. A nie, że... Coś tu się nie zgadza.
Ja tego nie miałem robić, co nie? Chyba, że... Zaraz, co robić? Co? Mamy masz dom gościa. Chyba, że to on miał to przynieść. Wtedy to robi większą... Ma większy sens to. Patrzcie, jak wziąłem. Nie. Chyba to nie miało tak działać. No to dobra, zajmę się po prostu najpierw tymi zapachami, a później wrócimy do zadań, jeśli mam jakikolwiek. Liść zrobiony, list. A list chyba nie jest zrobiony tak właściwie. Czy ono tam po prostu idzie do tej kryjówki? Essence of Dead Rat. O! Czemu ten kontroler wibruje? Vibration function off. Oj, jak fajnie. Trochę tak dziwnie, ale jak fajnie dodatkowo. Dobra. Rolis, jesteś tu? Nie macie tu. Ty szopie. Elis, jesteś tu? Nie. A ty szopie. No dobra. Mam tu lasek. W ogóle fajnie wygląda ten lasek. Fajnie wygląda ten wodospad. Ten wodospad jest super zajebisty. No. Jest zarąbisty i tyle. To jest właśnie ten moment, w którym nie możesz nic mówić, bo kompletnie nie ogarniasz, co się dzieje. No, halo. Dobra. Tu. W ogóle nie jestem ciekaw, co było. Wiecie, jakimś wyborem do tych zadań, bo rozumiem, że jeśli dobrze pamiętam, to żółte czy są... Nie, pomarańczowe nie. Żółte chyba do konkursu sikania są, więc to jest raczej jasne. Ale natomiast no... Dlaczego akurat fioletowe zapachy są do zdobycia tej kości? Ciekaw jestem w sumie. Jestem bardzo ciekawym człowiekiem, jeżeli chodzi o gry. Znaczy nie mówię, że ja jestem ciekawym człowiekiem, ale po prostu ciekawość mam. O, ciekawski może. O, tak może lepiej. Tak może lepiej brzmić. Wiesz, ciekawski to nie jest jakaś dobra rzecz, ale w tym przypadku to zainteresowany, ciekawski, whatever. Jak to chcecie sobie nazwać. Wezmę od razu to. Teraz co jest przeciąganie liny? Tak. Więc spam w mojej ręce musi powrócić jeszcze raz. Już spam się załączył, autoklik i te sprawy. W ogóle jak to jest daleko, ja pierdolę. I pomaga fakt, że trochę w moim kontrolerze kółko jest zrąbane. Się wciska do połowy. Więc trochę to nie jest fajne. No więc dobra. Tu są pszczoły, do pszczół nie podchodzimy. Ja muszę jeszcze ten niebieski zapach wyniuchać i te fioletowe wszystkie. Fioletowe, różowe. Nie wiem. Się nie znam na kolorach zbytnio. Ja się znam na grach, nie na... Nie na kolorach. Bóg Big nie stworzył mnie jako malarza, tylko jako gracza. Dobra, ale czy coś tu jeszcze jest? Czy coś tu jeszcze jest? Bo to jest bardzo ważne. Bo chciałbym wiedzieć, co tu jest. Co tu jest? Może za domem coś będzie? Najprawdopodobniej tak. No oczywiście. Tylko mnie najbardziej zastanawia jedna rzecz, bo jeszcze w ogóle tutaj nie widziałem niebieskiego zapachu. Trochę mnie martwi. Jeśli mam być w 100% z wami szczery. Halo. Dziękuję. I teraz co to, czy coś tu jest, nie ma. Dwa jeszcze, tylko dwa tu będą gdzieś pewnie.
kółki, nie podchodźcie do mnie, ja nie będę do was podchodził, wy do mnie nie będziecie podchodzić i wszyscy będziemy szczęśliwi. Wiem, że to musi być co. Nie. O. Może tu, w tym kurniku? Nie wiem. Będą zapachy. A no tak, na tym domku jest ten niebieski dom. No za chwilę wyprocentuję tylko te fioletowe i jedziemy dalej. No też tak wam powiem, że pogadanka bardzo dobrze idzie, bardzo dużo ludzi tam komentowało rzeczy. I od razu mówię, że special na te 200. Ile? 200. Kiedy to było 200? 500. Szykuje się. Szykuje się. I po prostu na moją obronę powiem, że długo to trwa. To nie jest takie proste trochę z dubbingami. A taki mały Znaczy nie, no to chyba mówiłem, że to będzie moje voice impression, tylko. Wow, let's talk about this. Ale, a jeśli nie, to tylko. To teraz. Trailer. Taki, powiedzmy, nasz trailer, teaser. Z potwierdzeniem, co to tak właściwie jest. No halo, gdzie jest ten zapach? Gdzie ktoś pierdnął? To jest jedna gra, w której usłyszycie mnie mówiącego coś takiego. Gdzie ktoś pierdnął? Oh god. To było okropne. Na pewno nie ma tutaj, goddammit. Wezmę tą kość, bo mnie szlachtę. Ażem czepnął. No tu na pewno nie ma. No tu przy domku na pewno nie ma. Gdzieś bliżej tu, o. Nie ma. Aha. Stałem tuż obok tego wiele razy. Świetnie. Wow. Kamera, tak mi nie rób. Jestem ciekaw, czy jakoś da się pominąć te animacje. Speedrun na 100% mi się przyda. To jest kolejny czasowy. Bo ta... czasowe zapachy. I musimy je stopić, tak. Oh, brother! Who cut the cheese? Może tak mógłbyś brać. To może sobie, że tu. Ha, udało mi się. Tu. Patrzcie, jak pięknie wylądowane. Łehehehe. Dziś z tego co widzę, chyba też zdążymy robić dwa poziomy, bo tamten jest zdecydowanie... No, dobra, zdobyłem jedną kość od tego gościa za wygonienie lisa. Teraz on na obrazku widzę, że gdzieś strzela. Więc po co to strzelanie? Jest, dobra. Masz tu kury. Co ty chcesz ode mnie? Co ty gościu chcesz? Możesz mi powiedzieć tak, o. You hear about the dog nappings round here, fella? Why, there was even an article in the local paper, but I tore it up to use as bedding for my chickens. Can you find it? Zobaczmy, jak to się potoczy. Może mam mu te kartki przynieść. Jaką? Halo. Tu jest jakaś kartka. Halo? Ej. O. To jest to? Może mam zeżrzeć te kartki czy coś? Nie wiem, tu gdzieś musi być.
Aha, bo ja jej jakoś nie wiem. Zjadam chyba. No serio. Muszę zdążyć. I still can't make out the article. Need more pieces. Szybko. You look from gotta go fast. Go, 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 gotta go fast. Uwielbiam Sonic X. Muszę wszystkie cztery wpierdzielić kartki. Szybko do niego wrócić. 40 sekund to jest chyba dużo na to. Aż za dużo bym powiedział. Też patrząc na to, jak te... jak te kontrolki szaleją czasem. Nice. Yep. Says here. Clarksville dog epidemic spreads to Lake Minnewawa ski resort. That's where those creeps took Daisy. I hope this keeps you strong. I reckon. Tak, pewnie pomyśleliście sobie o tym, nie o tamtym, jeżeli chodzi o paper shit. Dobra, więc tu ukończyliśmy. Brawo. Znaczy na pewno raz. Nie, no, nie widzę więcej miejsca na kości. Więc chodźmy do następnej lokacji. Tam to szybko zajdzie. A nawet jeśli to do 40 minut, tak można spokojnie pocisnąć. To jest taka przyjemna seria. A w sumie i tak niewiele ludzi ją ogląda, bo przyznam, to jest prawdopodobnie moja najmniej oglądana seria na kanale, ale po prostu lubię tą grę, chciałbym ją przejść na let's playu, więc ją przechodzę. Więc trochę I don't care. Jeśli mam na myśli wyświetlenia. Bo lubię tą grę i tyle. Taka już moja dola. Dobra, więc teraz jesteśmy tutaj. W Clarksville, w centrum Clarksville. Dobra. Od razu wyjechamy tu różne rzeczy. Myk. Pozbieramy tu rzeczy, bo tak, bo zadania są strasznie proste, a dużo bardziej mi zajdzie na szukanie zapachów niż takowe bardziej ich robienie zadań. Więc to jest chyba dobry kompromis. Aha, i swoją drogą, czy zastanawiacie się, czy z tego dachu mogę skoczyć? Tak. Ale jesteśmy na najniższym poziomie zdrowia. No i właśnie tu przychodzi Pedigree. Okej, to nie ta maszyna. Żadna maszyna. Mamy tu salon piękności. Ale może to powinno chyba być w miarę okej. Puszkowane jedzenie. Ice cold. Co to jest w ogóle? Frontier lemon soda. Okej. Okay. Protip po sodzie człowiek czuje się lepiej. Mamy tego psa tutaj. Okidoki. Now we'll see who's top dog around here. I on nic nie zrobi, jak sobie przejdziemy. Ale... to jest pies Hycla. Oh no, I don't like the look of this. Hey! Dobra, więc tak praktycznie możemy pokonać tego psa. Znaczy, że uciekniemy. I wtedy będziemy mogli jechać już do następnej miejscówy. No i to jest najczęstszy pies, jaki się tutaj pojawia, czyli pies Hycla. Well,
jest Hycla, który no po prostu pojawia się raz czy dwa praktycznie na poziomy, na światy. W tym przypadku to tylko dwa. Jeden. A z tego co pamiętam, w finalnym świecie chyba dwa się razy pojawia aż. Jako pies główny danej lokacji. Ciekawostka po prostu. Znaczy nie wiem, w sumie ciekawostka, bo nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle give a shit about it. Ale... I nie, i mogę wam to powiedzieć, przyznać się po prostu, że ja nie znam polskich odpowiedników tych sformułowań, więc... Przepraszam, że jak ktoś mnie nie rozumie, ja mówię tutaj po angielsku. Ale po polsku nie chcę przekonać. To jest kid friendly, a niekoniecznie kid friendly może być z... dla mnie po prostu przeklinać mogę tylko po angielsku, tak jakby. I've got more bones than this guy. Time to have a little fun. 3, 2, 1, go. Tak powstrzymuję się i tak od jakiegokolwiek przeklinania, ale po prostu czasem trzeba, żeby bardziej zrozumieć. Tak już niestety jest. Dobra, to chyba powinienem nawet wszystkie zdobyć. Bo jesteśmy tego samego rozmiaru, więc nie ma żadnej chamskiej dziury po prostu. Powinny być tu achievementy za to. Zdobądź wszystkie i nie pozwól, żeby pies... przeciwnik zdobył. Kotek. Myk, U-turn. Kurde. Oh baby, how sweet it is. Kurde. Okej, okay, on jest trochę większy. Holy shit. On na serio jest większy. Nie zdałem sobie sprawy. I jest tu też ten sklep, który nam zmienia obroże, ale ja nie chcę zmieniać obroże. Za to wezmę sobie sodę. Nie mogę sobie wziąć sodę. Okej, więc chyba powinienem tutaj iść. Żeby stał się super duper. Jeszcze żeby w 100% wyzdrowieć, tak to chyba działało? Tak. Więc już tak z tym pozostaniemy, chociaż wolałbym zdecydowanie zmienić na oryginalną obrożę. Jak już będzie tak, że nie mam tu zbytnio dużego wyboru. Więc dobra, te dzieciaki się nie chcą. Wanna join our posse? Bring us some eggs. Yeah, then we can have a little eggs excitement with Mr. Grumpy over there. Get lots of eggs and you can sneak into a store for a quick snack. Chociaż znając życie, to pewnie po tym filmie będę... Jezus Maria, ty... Co się stało z... Ja pierdzielę, dzieło szatana. Ale dobra. Najprawdopodobniej i tak po tym odcinku będę starał się zmienić, żeby obroża była taka jak poprzedni, czyli czerwona, bo bardzo nie lubię zmieniać skórki postaci tak, jakby wyglądała oryginalnie. Nie wiem, czemu tak mam. Ok. Więc tu mam dokładnie to samo zadanie, znaczy to samo zadanie, tym co nie było zadanie. Po prostu tu musimy dokładnie co zrobić, co w tamtym poziomie. Co chciałem zrobić, a nie pykło. Musimy po prostu przynieść dzieciakom jajka. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Okej. Dobra. Dziwne jest czasem to sterowanie, naprawdę. Sterowanie tutaj jest chyba największym minusem, bo Jake się strasznie trudno kontroluje. Rozumiem, to jest pies, ale... No bez przesady, już nawet swojego własnego psa umiem lepiej kontrolować niż Jake'a. Okej. Okay. Więc pomaga to, że jak szybciej krzyczę na tą kokochę, ale...
zawsze napierdzielać. No więc mamy 6 jajek. I musimy je dać tam tym dzieciakom, żeby obrzuciły tego gościa. Pana Stefana. Nazwijmy go Stefan. O, aż mnie to zabolało. On teraz sobie przychodzi do nich. Nie obchodzi go, co my robimy praktycznie. Wziąłem sobie kości, mięso. Okej. I teraz, skoro już mamy wszystkie side mission, tak, no było tylko jedno, to po prostu sobie pójdźmy i zróbmy resztę, czyli na przykład kupimy kość. Lubię tak znajdować te wykopane kości. Szkoda, że nie da się tego robić bez smelowizji. To by dopiero było fajne. No musimy znaleźć tu zapachy. Zapachy spod pachy. Co nie śmieszne. Tu mamy iść tam? Tu. Gdzie dalej? Tu. Gdzie dalej? Tu. Gdzie dalej? Tu. Więc na tatili. Tu, tu, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nie mam za dużo czasu, już zbytnio nie pozostało mi, o się, zaraz skończy mi się czas, tu jest ten ostatni zapach. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, ty mnie ten goście zostaw w spokoju. Ja tu chcę sobie po prostu zapachy wyniuchać. I będę się jeszcze zajmował tym pomarańczowym zapachem. Kolekcjonuję te fioletowe i wtedy. Give me that bone! Give me that bone! Boom! Are you kidding me? Mick! No, może z drugiej strony? Nie cierpię, że ta gra ma czasem tak bardzo jest... wymusza na mnie jakieś zrobienie rzeczy. Czyli na przykład tutaj powąchanie. Ple. Z konkretnej strony wywalenia śmietnika. To powinno być akurat zaprogramowane tak, że mogę... obu stron chociażby wywalić ten świetnik. Boże. Świetnik to jest bardzo dobry wynalazek ludzkości, polecam. Dlaczego tu nie ma zapachu, tu jest cholera. God damn it. Ale to coś pewnie masz. What a cute little doggy woggy. I've got a bone here for you, sweetums. Do you want a nice bone, honey bunny? Well, you can't have it. Ha ha! Now beat it before I lose my temper. Boy, what a weirdo. Somebody should teach her some manners. Dlaczego ty jesteś taka niemiła? No teraz ja ci zjem to. So good. Jeszcze mogę zrobić i nie zapłacić za to, ale... mogę tam sodę, ale sodę bym sobie oszczędził. Czy jeszcze czegoś potrzebował? Zaraz! Mam pomysł.
O, o, nie, 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 nie. Ta kupa tak po prostu przeleciała. Ej, mam pomysł. Chamski, ale jest. Hey, what do you want? Daj mi tą cholerną kość. You must really think I'm dumb. Beat it. Chyba że. Chwila. Un momento, por favor. Mam pomysł. Łe, co się stało z tym psem? Holy shit. Szybko skacze. Well, I never. Oh my gosh, please don't hurt me, you terrible beast. Here, take this bone. Widzicie, wystarczy być lekko strasznym. Nice. Więc teraz pozostał nam te fioletowe zapachy, gdzie kolega nas sam. Aż fioletowe, teraz to. Mamy tu fioletowe, więc teraz to są różowe chyba. Muszę to nazwać. O, są akurat tutaj. No i gitarka, mamy już dwie tutaj kości. A może bym od razu zrobił. O, od razu zrobię też tą pomarańczową, żeby. Żebym zjadł trzy na raz. I to będzie pickie. Wtedy. Więc. Nie. W ogóle jaki ja mam ratio tych kości? 46. Okej. Okay. No i dobra, więc. Skrubę mam dupsko, by się zmieścić. I to jest znowu przeciąganie liny, więc naprawiam mój przycisk. I jadę. I've got more bones than this guy. Time to have a little fun. 3, 2, 1. Naciskamy, jedziemy z tym koksem, elo, GGWP i myk. Dziękuję. Trzy kości na raz, o god. Więc skoro mam 46, to muszę mieć teraz 49 i od razu sprawdzę, czy to jest jakiś glitch, że mi się nie pokazuje wszystko. Gimme, gimme, gimme. 47, 48, 49. Okay. Zapiszę tutaj. I w następnym odcinku dopiero pojedziemy. Będę takim hamem, bo teraz ten odcinek ma już 38 minut. Więc jestem chamski, przykro mi. Dobra, a więc dzięki wam za oglądanie, tym miłym akcentem śpiącym Jake'em. Kończymy ten odcinek, na razie i cześć, pa pa!